Siema, siema. Zrobimy dzisiaj małą odpowiedź na pytanie, które niedawno padło w komentarzu pod jednym z filmów. Ktoś tam zapytał, jak robię brzuch. No i dzisiaj pokażę te ćwiczenia, które wykonuję. Choć ostatnio troszkę zaniedbałem ten brzuch, rzadko go ćwiczę, ale jest przypomnienie o brzuchu. Będziemy go katować. A na chwilę obecną mój brzuch wygląda tak. Choć mam wrażenie, że rok temu wyglądał lepiej, a rok temu wyglądał tak. Dobra, nie ma co gadać. Pokażemy, jak robię brzuch. Pierwsze ćwiczenie, które zawsze wykonywałem, zaczynając, to jest leżałem. Jakiś tam delikatny ciężar dawałem na stopy i. No i w ten sposób 10 do 14, 15 czasami powtórzeń zależało jak tam, jakie obciążenie miałem na stopach i w ogóle. Drugim ćwiczeniem. Aha, dlaczego zaczynałem od ławki? Unosząc nogi. Ponoć wtedy dług brzucha bardziej pracuje. Drugim ćwiczeniem było drążek. Nie, przepraszam, nie drążek, bo na drążku też to robiłem, to samo ćwiczenie. Też robiłem to samo ćwiczenie na drążku i też ten dół brzucha bardziej pracuje. Drugim ćwiczeniem robiłem zwykłe brzuszki. Czyli siadałem, coś na stopy, ciężar, jakiś krążek 10-kilowy i zwykłe brzuszki. Trzecim ćwiczeniem na zakończenie, już tak, żeby ten brzuch cały pracował, robiłem allahy. Tutaj na wyciągu. W ten sposób cały brzuch niby pracuje. No i tak wygląda mój trening brzucha. Tak brzuch wygląda, u mnie znaczy się tak trening brzucha u mnie wygląda, który kiedyś naprawdę bardzo, bardzo mocno katowałem, no ale nie ma co go tak katować, on i tak pracuje podczas tam przysiadu, stabilizuje całą sylwetkę, coś tam pracuje przy martwym ciągu, także nie ma co go mocno katować, wystarczy myślę 2 razy w tygodniu i będzie ok. Dobra. Pokazałem, jak robię, co mogę jeszcze pokazać, to zostaw komentarz, zadaj pytanie, a jakoś postaram się odpowiedzieć. W taki czy inny sposób. Dobra, pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.